Witajcie w kolejnym moim poradniku. Dzisiaj powiem Wam o moich sposobach, jak skutecznie rzucić palenie. Jeszcze pół roku temu byłem, można powiedzieć, nałogowym palaczem, gdyż no, paliłem papierosy. W dniu dzisiejszym już nie palę, a jak to zrobiłem? Zacząłem od tego, że wyznaczałem sobie cele, jakie mam do osiągnięcia na ten rok. Wiadomo, jest nowy rok, to łatwo jest wyznaczyć sobie cele, ale można rzucić palenie w dowolnym momencie. Przede wszystkim trzeba to zrobić z dnia na dzień. To nie jest tak, że się przymierzamy, rzucę pojutrze, rzucę od poniedziałku. Nie, mówimy dzisiaj koniec z papierosami, od jutra już nie palę. Oczywiście silna wola jest tu jak najbardziej wskazana, no, trzeba mieć odrobinę tej silnej woli i powiedzieć sobie, że nie będę już palił, nie jest mi to do niczego potrzebne. Bo tak naprawdę, dlaczego palimy? No, nikt nie jest w stanie, wszyscy mówią, że przynosi mi to przyjemność, tak? Ale czy jedzenie czekolady przynosi tobie przyjemność? No też tobie przynosi przyjemność, tak więc dlaczego nie robić czegoś innego, zamiast mieć te cybuchy w buzi? Można na przykład mieć, nie wiem, cykorię albo jakieś warzywo inne, które zastąpi nam papierosa i na pewno będzie dużo, dużo zdrowsze. Tak jak mówiłem, mi pomogła przede wszystkim silna wola i rozpisałem sobie cele, jakie są przede mną na ten rok. Również mogę Wam polecić, jest taka książka Prosta metoda, jak skutecznie rzucić palenie, Alan Carr. Ona jest, powiem Wam, że ona jest bardzo dobra. Ona nie mówi tobie rzuć palenie czy coś. Czytasz, jak czytasz tą książkę, ona ci mówi, żebyś sobie palił, po prostu czytać sobie do papieroska i w trakcie czytania tej książki ona, no można powiedzieć, że troszeczkę w pewien sposób to jest na zasadzie NLP, ale wpływa. Ta książka wpływa na ciebie, już dużo osób ją przeczytało, dużo moich znajomych i faktycznie powiedzieli, że coś w nich się zmieniło i że przez pewien okres nie palili, a jak już Wam się uda przez pewien okres nie palić, to ciężko jest później to utrzymać, ale to tak jak mówię, silna wola i już trzeba sobie powiedzieć, skoro nie palę tydzień, skoro nie palę dwa tygodnie, to po co wracać do tego nałogu? Kolejną rzeczą, która na pewno nam, można powiedzieć, uzmysłowi to, ile wydajemy na te papierosy, to jest zrobić kosztorys. Kosztorys wydatków na fajki, tak, że tak powiem. Bo tak, pomyślmy sobie, paczka kosztuje, no, licząc 12 zł, uśredniając, bo jedni kupują tańsze, drugi kupują droższe. Kupujemy średnio jedną paczkę, no, jedna paczka na dwa dni, no, licząc koszt na cały miesiąc to będzie około 200 zł. I za te 200 zł, zobaczcie, możemy iść do kina, możemy iść do restauracji, możemy się spotkać z znajomymi, możemy się uchlać, za przeproszeniem. No nie popieram pijaństwa, ale no, można robić dużo więcej innych przyjemnych rzeczy za te 200 zł, które nam zostanie w kieszeni. No oczywiście ludzie mówią, że no to jest 200 zł w skali miesiąca, ale no 12 zł dziennie to jest naprawdę obiad. Możesz nie palić, zamiast tych papierosów możesz iść na jakiś fajny, solidny obiad. Tak więc do tej pory moimi skutecznymi sposobami na rzucenie palenia to jest przede wszystkim rozpisać sobie cele na rok i trzymać się i mieć silną silną wolę, troszeczkę wykazać się odrobinę silnej woli, że już nie będę palił, nie jest mi to potrzebne. Trzeba sobie po prostu przetłumaczyć, po co palę, wypisać plusy, wypisać minusy. Druga rzecz, to można przeczytać sobie tą książkę, naprawdę polecam. Ona kosztuje coś koło 30 zł. Trzecia rzecz to jest zrobić sobie kosztorys wydatków na papierosy. No a czwarta rzecz to jest motywacja bliskiej osoby. Każdy z nas ma jakąś bliską osobę. No, lepiej mieć osobę, która nie pali, która będzie cię wspierała, która ci pomoże i która powie nie pal, naprawdę to nic dobrego nie daje. Palenie, moi drodzy, teraz tak naprawdę nie jest modne. Niby Rihanna promuje znowu palenie, ale to nie przejdzie. Teraz jest bardzo modny, zdrowy tryb życia i naprawdę rzucając palenie zobaczycie, że będziecie czuć się bardziej, no po prostu lepiej. Będziecie wypoczęci, nie będzie was bolała głowa, nie będziecie mieli duszności, kaszlu. Mam nadzieję, że ten film będzie takim preludium dla osób, które chcą rzucić palenie. Wspieram takie osoby. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpiszę. No i co, na dziś to tyle. Trzymajcie się ciepło i powodzenia. Trzymam kciuki za wszystkie osoby, które rzucają palenie. Mam nadzieję, że Wam się uda. Jeżeli ktoś ma podobne, nie wiem, doświadczenia z rzucaniem palenia albo mu ciężko, napiszcie w komentarzu, może komuś to pomoże, jak skutecznie rzucić palenie. Trzymajcie się, ściskam Was. Cześć, cześć, cześć.